Siemanko. Z 5.15, o 5.00 pobudka była. Idziemy właśnie na Kalapatar, czyli na 5600 metrów nad poziomem morza. Pobiję swój rekord wysokości dzisiaj. Idziemy oglądać wschód słońca na tle Mount Everest. Minus 15, patrzcie jak szyby pozamarzane. Ruszamy. Mamy godzinę wspinaczki mniej więcej. Przewodnik śpi. Ja idę z drugim ziomkiem. Musimy tam na górę się wdrapać. Niektórzy twierdzą, że tam się dwie godziny idzie. Ale to chyba nie wiem. Jakby mnie ktoś ciągnął do góry, a nie jakbym szedł. Także jak będę na górze, to powiem wam, ile nam to zajęło. Ale fajnie. No a później mamy jakieś 17 do 20, a w sumie dzisiaj razem będzie 20, no bo tutaj 2,5 będę miał i później 17, czyli dwie dychy będą zrobione dzisiaj. Niezły dystans. W górach na takiej wysokości. Powiem wam, że wczoraj pierwszy raz mnie zmęczenie złapało. Wczoraj naprawdę poczułem miękkie nogi na chwilę, jak wracaliśmy. Oddechu się nie da wziąć dobrze. A będziemy jeszcze wyżej. W ogóle dzisiaj pierwszy raz, odkąd zacząłem wyprawę, 8 dni, mam na sobie kurtkę. Pewnie pierwszy i ostatni, ale mam. A tam się już zaczyna piękny wschód. Ale się ciężko oddycha. No a tutaj, między tymi górami, ta czarna najbardziej. Mount Everest, moi drodzy. O, jesteśmy coraz wyżej i każdy krok się naprawdę ciężko stawia. Ale już niedużo. I coraz lepiej widać. Jeszcze kawałek. Ale się tak ciężko idzie. Wiecie co jest najgorsze? Wczoraj, kurde, ale słońce przybija. Wczoraj trochę się przeziębiłem od wdychania zimnego powietrza nierównomiernie. Dzisiaj trochę mi się kaszle. Powiem wam, że kaszel jest tu tak męczący. Jest tak strasznie suchy. Nie macie po prostu powietrza, żeby wdychać dobrze. Już potrafi mnie normalnie zgiąć w pół. Ból straszny na gardle. Ale to jest niesamowita przygoda. Nawet sobie nie wyobrażacie, jaką walkę przechodzę teraz. Palce mi odmarzły. U rąk, u stóp, nos. Nie da się oddychać. Jest bardzo ciężko. Już naprawdę parę razy przez głowę przeszło to, żeby nie iść dalej. Ale nie po to tu przyjechałem. Jeszcze kawałek. Końcówka jest bardzo ciężka. Pełno śniegu zamarzniętego. Ślisko jest. Ale już końcówka. Tam na górę idziemy. Ale jestem cały odmarznięty już. Końcówka. Ale zejście będzie ciężkie stąd. Wszędzie lód. I tu już słońce wstaje nad Everestem. Proszę Państwa, jesteśmy na górze. Jestem tak zmarznięty. O, daję radę, bez rękawiczek. Ale tu są piękne widoki. Za nami Mount Everest.
Niesamowicie. Ale ręce... Dobra, uff. Czuję, że palce mam tak zmarznięte, że szok. A wiecie, co jest najgorsze? Że zejście, przynajmniej przez ten pewien kawałek, gdzie był lód, będzie przerąbany. Nie mam raków, wiecie, tych kolców takich na buty. Naprawdę, trzeba bardzo uważać. Ale się udało. Naprawdę już miałem dość. Parę razy. Nie wiem, jak niemożliwe, że ktoś to napisał, że to jest kilometr, 200 metrów. Szedłem równe 2 godziny. Cudownie, ale widzę jeszcze wyżej, żeby zobaczyć, jaki jest widok dookoła. I tak to wygląda. Stąd jaki jest niesamowity widok. A po mieście, jaki widok muszą mieć ci, którzy spinają się na Mount Everest. I widzą wszystko totalnie dookoła. Są na szczycie świata. Zobaczcie, trochę więcej o Everest wam opowiem później, parę ciekawostek. Bo teraz musimy schodzić, bo normalnie zamarzam. Warto tu było przyjść, na pewno. Ale grzać się będę musiał długo. Teraz trzeba naprawdę uważać przy zejściu, co się robi. Wszędzie trzeba dobrze stawiać stopy, bo bardzo jest niebezpiecznie. Ja niesamowicie podziwiam ludzi, którzy decydują się zdobyć Mount Everest. Ja dzisiaj przeżyłem taką walkę. Wiadomo, że tam trzeba przejść mega przygotowanie. Wejście tam też jest bardzo, bardzo kosztowne. Słyszałem wcześniej, że kosztuje od 40 do 120 tysięcy dolarów. To sobie wyobraźcie. To jest najwyższa góra na świecie i najdroższa góra na świecie. Tutaj mi w agencji mówili, że nawet za 30 można, ale wiecie. W ogóle warto się dowiedzieć i warto wam powiedzieć, skąd wzięła się nazwa. Czekajcie, czekajcie. Tej góry. Dlaczego ona się nazywa Mount Everest? Mount Everest. To nie jest wymyślona jakaś nazwa, jakieś słowo i tak dalej. Everest to Anglik, który zmierzył wysokość tej góry. I na jego cześć nazwali ją po prostu Mount Everest. On sprzeciwiał się, nie chciał tego, no ale tak zostało. Bardzo dużo osób próbowało zdobyć tą górę. Wiele lat robili wyprawy, żeby ją zdobyć. No ale nikomu się nie udawało. Bardzo dużo osób ginęło. No i w końcu udało się zrobić to Sherpowi Tenzingowi i Anglikowi Edmundowi Hillary'emu. Udało im się zdobyć tą górę jako pierwszy. Wtedy, w tych czasach, naprawdę bardzo dużo osób ginęło na Everestie. Teraz się trochę to zmieniło, wiadomo, jest inny sprzęt. Inaczej, inna technika, wszystko. No, ale tak było wtedy. Polecam wam podcast historyczny Everest. Zostawię wam na dole w komentarzu. Posłuchajcie sobie. Niesamowite to jest. No i tak wysoko, i tak dużo tej góry nie widziałem jeszcze nigdy. Everest ma 8849 metrów. Niektórzy twierdzą, że 8, znaczy 8,7. Sherpowie twierdzą, że nawet 52. Niesamowita góra. Piękne Himalaje. Dobra, czas schodzić, bo naprawdę zamarzam. A później przed nami jeszcze 17 km do przejścia. No i nie wiem, czy mówiłem, ale dzisiaj oficjalnie pobiłem swój rekord wysokości. Jestem na prawie 5600 metrów. Jestem z siebie dumny.
I to bardzo, że tego zrobiłem, bo po drodze już było blisko, żeby zrezygnować. Mamy teraz naprawdę ciężką drogę do przejścia. Trzeba bardzo, bardzo uważać, bo wszędzie jest lód. Jeszcze raz możecie zobaczyć. Idealnie słońce jest nad nim. Nad nią, nad górą. Ale powiem wam, że naprawdę niebezpiecznie się schodzi. Jest tak ślisko. Musimy bardzo, bardzo uważać cały czas. Ale było warto i to najważniejsze. Później, jak nie zapomnę, to opowiem wam jeszcze, jak niebezpieczna jest ta góra. Bo ktoś tam pisał, kurde, jesteś tak blisko, czemu je spróbujesz? To tak nie wygląda. Nikt by mnie tam nie zabrał, kompletnie nikt. Ja sam, po tym co wiem, nigdy bym się na to, znaczy może kiedyś, ale teraz nigdy bym się na to nie zdecydował. Trzeba być już naprawdę takim kozakiem, takim totalnym kozakiem, mieć takie doświadczenie, że szok. No, dlatego bardzo podziwiam ludzi, którzy się na to decydują, bo to są przekozaki. Wiecie jak jest, tam czasem może być po prostu w jedną stronę. Wiele nie wróci, wiele osób już nie wróciło. Później wam powiem jeszcze trochę więcej, co was tam może czekać. Jakie niebezpieczeństwo związane z wielkim mrozem, gdzie odmarzają wam kończyny, z chorobą wysokościową, z kaszlem wysokogórskim, gdzie kaszel macie tak mocny, że po prostu rozrywa wam płuca, aż plujecie krwią. Nawet słyszałem, że można żebra połamać przez ten kaszel. No i jeszcze trochę tego tam jest, ale to później trochę więcej, muszę schodzić na dół. O, tam z dołu koło się helikoptery zabierają. Ciekawe, co się stało. Jeden po lewej, drugi po prawej, już odlatuje. Dlatego pamiętajcie, jak się decydujecie iść w góry, musicie mieć bardzo mocne ubezpieczenie, żeby pokryło transport helikopterem na przykład. Bo to na pewno jest kosztowna sprawa, a w górach może wydarzyć się wszystko. Nikt tak naprawdę, zanim nie przyjdzie na taką wysokość, nie wie, do czego jego organizm jest zdolny. O, dobra, schodzę, bo ciężko się oddycha. Nawet sobie nie wyobrażacie, jaki jestem z siebie dumny, że dałem radę tam wejść. Że mimo tego, że już chciałem parę razy odpuścić, nie poddałem się. To była naprawdę mocna próba charakteru. I jeszcze raz Mount Everest. Jestem na maksa podjarany, że tu jestem. Czyli dzisiaj już koniec. Znaczy nie koniec tej serii, ale dzisiaj będziemy schodzić w dół. Moje marzenie spełnione. Także super. Mam nadzieję, że jeszcze do końca roku uda się wejść na Kilimandżaro, czyli najwyższy szczyt w Afryce. A myślę, znaczy to muszę sprawdzić dokładnie, kiedy tam jest sezon, ale jeśli się spasuje to z moimi podróżami i się uda, to to zrobię. To będzie świetne. No, kolejny helikopter przyleciał. Ciekawe. Tam na dole nasza wioska. Jemy śniadanko i ruszamy. Ale będę tęsknił za tym widokiem. Nie wiem, czy wam wczoraj mówiłem. Tam oczywiście jest base camp. Tu idzie ściana, takie lodospadu. Cyk, cyk, cyk. I w ogóle ten lód to się wszędzie tu ciągnie. Tam. Bardzo dużo tego. Ale podobno właśnie jak zaczyna się pierwszy etap do pierwszego obozu, to trzeba pokonać ten odcinek, który jest podobno bardzo, bardzo niebezpieczny. Ale jestem głodny. Masakra. 3 godziny temu wyszliśmy z naszego guest house'u i jeszcze jakieś 20-30 minut mamy drogi,
A rano wypiłem tylko herbatę. Także kurde, no, żołądek się odzywa jeszcze po takim wysiłku mocnym. A jeszcze mocniejszy, no może nie mocniejszy w sumie, ale jeszcze 17 km mnie dzisiaj czeka. Powiem wam tak. Na pewno nie jest to dla każdego. To od razu już mogę o tym powiedzieć. Bo uważam, że nawet wielu moich bliskich by nie dało rady. Z jednej strony szkoda, że Ala nie przyjechała, ale z drugiej bardzo dobrze. Bo niestety, ale nie widzę tego. No i myślę, że na pewno trzeba mieć dobrą sprawność fizyczną. Trzeba być przygotowanym dobrze do tego, żeby jednak te płuca trochę inaczej pracowały. Trzeba się przygotować na duże mrozy. Wiecie, może dla was to takie minus 10, minus 15 to nie jest duży mroz, bo w Polsce też jest. Ale to są Himalaje. Wszędzie dookoła są góry, lód i tu się inaczej odczuwa tą temperaturę. A jak wieje, to już w ogóle macie odczuwalną pewnie z minus 30. Tak, byliśmy teraz na górze, to jeden szerp mi powiedział, że mogło być koło minus 20, że było tak okropnie zimno. Ale dałem radę. Kolejny sukces. I powiem wam tak, wczoraj mi mówili, że około 3 godzin, może ponad, zajmie ta trasa. O nie, no niemożliwe. Na pewno nie będę wchodził do takiego kawałka 2 godziny. A wchodziłem. I to bardzo ciężko było. No, wracamy już do wioski. Jeśli gdzieś będę się powtarzał, to wybaczcie, bo jestem naprawdę zmęczony. Jeszcze jedno. Jak nie widziałeś lub nie widziałaś jakiegoś odcinka, to naprawdę o to chodzi w tej serii, żeby pokazać dzień po dniu, jak wygląda taka wyprawa. Także polecam zobaczyć każdy odcinek, pod każdym zostawić łapkę, napisać jakiś komentarz. No i oczywiście lecę do 300 tysięcy subskrybentów, także jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, a 50% ludzi, którzy oglądają filmy, tego nie robią, to proszę Cię, zostaw tą subskrypcję, bo to jest świetna mobilizacja dla twórców przede wszystkim, bo wtedy widzą, że ludzie doceniają to, co robią. A ja mam ambitny plan, kiedyś dojść do miliona. Nie wiem, kiedy to nastanie, ile lat to potrwa, ale to zrobię. Obiecuję. Właśnie zapłaciłem rekordową kwotę za ładowanie dwóch telefonów i powerbanków dwóch. 120 zł. Jak mi powiedział, to nie mogłem uwierzyć. Wie co? Masakra. Idę się szybko pakować. Zbieramy się dalej. Jeszcze przed nami 17 km, jestem wykończony. No. Serio. Teraz został w łóżku, a nie szedł taki kawał. Duża pogoda jest dobra. Moja lodówka. No mamy już pół godziny mamy, albo dopiero pół godziny za sobą. Nie ukrywam, ciężko się idzie. Naprawdę. Jestem wykończony. Dobrze, że potem dwa dni później, no w sumie do półtorej pewnie, mam w Katmandu. Ala do mnie przyleci. Dalej ruszamy już dalej. Ale muszę odpocząć potem na pewno. Naprawdę bardzo długi dystans w górach na tej wysokości zrobimy. Jak na razie jeden bardzo ciężki odcinek za nami, ale jeszcze dużo przed nami. Co do Everestu, jeszcze
fajną informację mam, że na Everestie temperatury mogą nawet dochodzić do 30 stopni na plusie. To sobie pomyślcie, jak mocne słońce tam musi być. Jest tak mocne, że jak podobno jak się ściągnie okulary na 10 minut, można na stałe oślepnąć. Tam jest po prostu totalny zakaz ściągania okularów. Dodatkowo, jak jest zimno, żebyśmy minus 30 i wieje ten górski wiatr, to może być odczuwalne nawet do minus 60, minus 70, gdzie odkrycie jakiejkolwiek kończyny, chociaż na chwilę, może spowodować, że po prostu będzie no po prostu do amputacji, o tak powiem. Także tam naprawdę nie ma żartów. A ja bez narzekania, bo to nie jest narzekanie, powiem tylko tyle, że dzisiaj będzie naprawdę ciężki dzień. Mam nadzieję, że jak zejdziemy trochę niżej, bo dzisiaj mamy zejść chyba na 400, to się to poprawi. Dochodzimy do miejscowości Labucze. O, jak stąd wychodziliśmy dwa dni temu, było zamarznięte wszystko. Teraz normalnie rzeka płynie. Ale będę tęsknił za widokiem Himalajów. Pięknie jest, naprawdę. Przed chwilą spotkałem kolejny raz grupę Polaków, z którymi byłem właśnie tam na tym pomniku Jerzego Kukuczki. I w ogóle spotkałem ich parę razy. Jeśli to oglądacie, serdecznie Was pozdrawiam. Naprawdę jesteście zarąbistą ekipą. Bardzo dobrze mi się z Wami rozmawiało. Cieszę się, że miałem się do kogo odezwać jeszcze na chwilę. Także naprawdę bardzo, bardzo miło będę Was wspominał. Mamy chyba teraz przerwa na kawkę. No jednak się nie zatrzymujemy. Zapytał się przewodnik. Ja mówię, no jak tam chcesz. Mówię, że to Twoja decyzja. Bo następne miejsce to dopiero za półtorej godziny. Ale stwierdziłem, że się dobrze idzie, to trzeba iść. Bo jak się siądę, mięśnie odpoczną, to będzie ciężko znowu ruszyć. Ale serio, ten patent z lampą do grzania wody, złoto. Jesteśmy teraz na 4900 w Labucze, czyli już 700 metrów niżej zszedłem od tego, co byłem dzisiaj na tym szczycie Kalapatar. Powiem Wam, że tak się cieszę. Fajnie jest taki szczyt w Himalajach zdobyć sobie. Wiadomo, to 5600. Dla niektórych mało, ale dla mnie to był mega wyczyn. Bardzo się z tego cieszę. Powoli dochodzimy do tego miejsca, co byliśmy tutaj dwa albo trzy dni temu, tego Memory Place. W miarę fajnie, szybko idzie trasa. Ale tu jest piękny widok. Ja w ogóle mówiłem, że będę tęsknił za Himalajami, a przecież jak pojadę do Tybetu, to będę cały czas tam, cały czas w Himalajach. Będę widział Mount Everest, ale z drugiej strony, od strony chińskiej. No, teraz musimy zejść tutaj na dół, na obiad i kawkę, a później mam jeszcze kawał drogi, zejść do wąwozu i tam dołem, tam, aż tam. Także jeszcze kawał drogi przed nami. No i dodatkowo wieje straszny wiatr, taki mroźny. Wow! Ale dzisiaj ludzi mijamy.
Cały czas jakieś duże grupy. Ludzi tu idzie dzisiaj jak na morskie oko. Chociaż nie, no dobra, tam może idzie więcej. Ja tak w wakacje byłem, to aż za dużo było. Jesteśmy na pierwszym przystanku. Tutaj obiad i kawa. Cyk. Chmury się zaczynają zbierać. No ale to dla żaden problem, bo my zaraz wchodzimy w dolinę i będziemy szli doliną. Tylko najgorsze to będzie to, że będzie mocno wiało. A wiatr tutaj jest okropny, naprawdę, uwierzcie mi. Jedna z gorszych rzeczy, jaka to jest właśnie ten wiatr zimny. Teraz wchodzimy w taką dolinę. No i tędy będziemy szli już ponad godzinkę. Przewodnik mówi, że dwie, ale ja to zawsze dzielę na pół. Chociaż dzisiaj z wejściem na górę się nie mylił. Wszedłem, powiedział, że 2 godziny. Wszedł nawet więcej. No faktycznie tutaj wieje i to mocno. Strasznie jest nieprzyjemny ten wiatr. Wiecie, jak jest taki mroźny wiatr, dojdzie wszędzie tam, gdzie nie trzeba. Tylko lekko gdzieś odchylona koszulka albo coś i już jest w kościach. No na szczęście mój przewodnik znowu powiedział raz tyle trasy, co naprawdę. Myślę, że 20 minut i będziemy w hotelu. A tam przed nami, nie to tu, tylko następna wioska. To już jest tam, gdzie zmierzamy, miejsce. Ten jaką ma pakę, kozak. Ja. O nie. Ci ludzie to są naprawdę mocarze. No i doszliśmy do wioski Pericze. Powiem wam, że tak mnie przewiało. No serio. Dawno tak nieprzyjemnego wiatru nie czułem. Jednak jak tutaj szliśmy górą do innej wioski, to było lepiej. Jesteśmy na 4266. No czyli dzisiaj dość dużo zszedłem w dół. Zatrzymujemy Pericze Resort. Hello. Hello. Taki mam pokój. Przytulnie, różowo. No. Ale spoks. Nieźle. Chyba wam, że w gorszej byłem. Zastanawiam się, czy to jest grzyb na ścianie, czy to jest zdarte. Na szczęście to jest poździerana farba, a nie grzyb. Był grzyb... O, no dobra, no. Ale tu jest. Trochę. No ale umówmy się. Jesteśmy w Himalajach. A nie w ekskluzywnym hotelu. Dzisiejszy dzień po prostu... Był tak cudowny. Najpierw zdobyłem szczyt Kala Patar. Mega, jestem podekscytowany. W ogóle na goglach pisało, że ma 5644. Nie wiem, co jest, czy tak, czy nie, ale koło 5600 najważniejsze. Później 17 km tregon. W sumie dzisiaj zrobiliśmy ponad 20 albo około 20. Także teraz w sumie jeszcze 2 dni i codziennie będzie ponad 20, bo trzeba wrócić. Ale spoko. Chociaż powiem wam tak. Zdecydowanie lepiej mi się wszło w tamtą stronę. Znaczy może nie lżej, ciężej wiadomo, ale lepiej, bo zmierzałem do celu. Chociaż teraz też jak będę wracał, cieszę się, bo za 2 dni się zobaczę z Alą. Za 3 w sumie. Bo za 3 wyjdę w Katmandu, ona też. Zobaczę się z Polem, bo Polo będzie też. Także fajnie nawet. Spełniłem marzenia.
I to jest najważniejsze. Siema, końcówka dnia. Zupka czosnkowa. Wcześniej herbatka z imbirem i z miodem i z cytryną. Przyznam szczerze, że wczoraj i dzisiaj rano podczas tej wyprawy trochę mnie zawiało. No, ale spoko. Myślę, że jutro będzie już lepiej. A to zresztą ostatnie dwa dni, także dam radę. Dwa długie dni, bo mamy dużo do przejścia w ciągu dwóch kolejnych dni. No ale czekają nas piękne widoki, także na pewno będzie się dobrze szło. Pogoda się zapowiada cudowna, wszystko będzie git. Dzięki wielkie, że oglądaliście kolejny odcinek. Zostaw subskrypcję, zostaw komentarz i like. Dzięki wielkie. Pozdrawiam.